To jest tylko taki mały żart wstępny na początek podcastu. Myśleliście, że sfejlowaliśmy, ale jednak nie. Apple Blog TV to cotygodniowy podcast na temat newsów i plotek o Apple. Ja nazywam się Włodek Markowicz. A ja Paweł Nowak, tak? Paweł Nowak, witamy Was serdecznie z serca krakowskiego Krakowa. Jesteśmy na ulicy jakiejś tam i mamy przygotowane kilka tematów, z którymi chcielibyśmy wystartować teraz, Paweł. I każdy z tych odcinków, pamiętajcie, zbliża nas do live show, który odbędzie się w Krakowie już w maju. Right. W maju? Tak, co odcinek będziemy zawężać datę pojawienia się. W maju będzie live show. Jak będziemy wiedzieć, gdzie dokładnie, to powiemy, a być może jeszcze będziemy w innym miejscu niż w Krakowie później. Czyli koło czerwca. Także po prostu mamy tak zwany Apple Blog TV on tour. On tour. O, ty, ale to jest dobre, jakbyś pojechał tak, wiesz, Kraków, Warszawa, Gdańsk, Poznań, Szczecin, Wrocław i Katowice i wrócić. No. Bardzo fajnie. Byłoby tak po 5 osób na każde spotkanie, myślę, że byłby wypas. Dobra, zacznijmy może od razu z tematami. Pewien temat po prostu nowali drzwiami i oknami potrzebuje naszej atencji, Paweł. Ten temat to oczywiście... Wybory prezydenckie. Wybory nie, prezydenckie. Czekaj, to nie to chodziło. Tak, ten temat to jest moje jedzenie ewentualne kabla do iPoda, tak? Tak. O to chodziło? Oczywiście, że o to chodziło. Otóż dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Pojawił się w mediach, na blogach, ogólnie we wszelkiej prasie, jaka istnieje, pojawił się temat prototypu Apple, który wyciekł. iPhone'a. Wyciekł iPhone'a 4G, czyli czwartej generacji. No i jak to się zaczęło? Więc nakreślę trochę sytuację. Jest sobie koleś, jakiś tam mniejszy pracownik, żaden dyrektor, żaden jakiś tam prezes Apple. Gray Powell. Wychodzi sobie z nowym prototypem od Apple, który oczywiście jest zawsze pilnie strzeżony. Wychodzi sobie do baru z nim i gubi tam tego iPhone'a w tym barze. Przynajmniej taka jest oficjalna wersja. Taka jest oficjalna wersja. W którą Włodek nie wierzy. Kto wierzy? Tego iPhone'a znajduje jakiś przypadkowy przechodzień i ten przypadkowy przechodzień sprzedaje tego iPhone'a za 5000 dolarów serwisowi Gizmodo. I ten serwis Gizmodo testuje tego iPhone'a przez tydzień czy tam ile, aż w końcu odzywa się Apple do tego Gizmodo i mówi, że hello, wiemy, że macie nasz prototyp, prosimy oddać nasz prototyp, bo to jest nasz prototyp, a nie wasz prototyp. A teraz jest druga część tej historii, która brzmi tak, że Gizmodo, przede wszystkim dowiedzieliśmy się tego niedawno, że zapłacili za ten prototyp. Yes. Po drugie, być może był on niezgubiony, tylko ukradziony. Uh-huh. Po trzecie, nie mieli prawa go kupić, ponieważ stali się równocześnie paserami w naszym pojęciu. Koleś, który sprzedawał, nie miał prawa go sprzedawać, oni nie mieli prawa go kupić. Bo oni wszyscy wiedzieli, czyja to jest własność, tak, i mogli go oddać, w związku z tym, ponieważ wiedzieli to i nie oddali, więc stawia ich to na równi z paserami. Paserami, dobra, ale to mniejsza. Ale jest jeszcze trzecia informacja, bo teraz wczoraj, znaczy jest wtorek, więc 4 dni temu policja przeszukała mieszkanie tego gościa, który opisał na Gizmodo cały ten artykuł. I teraz Gizmodo, czyli Gawker Media, twierdzą, że nie mieli prawa przeszukać, a policja twierdzi, że mieli. Standardowo. Prawo. No. Dobra, to tyle z tych opowieści, skrypty. Paweł, co myślisz o tym? Czy to jest, ty już napisałeś na blogu, że to nie jest prototyp, ja się z tobą całkowicie zgadzam. I tak jak cała blogosfera z połową rozumu działającą twierdzi, że to nie jest prototyp, znaczy to jest prototyp, to jest fakt, ale to nie jest nowo wyglądający, tak nie będzie wyglądał nowy iPhone. Tak, nie będzie na 100% wyglądał iPhone, oprócz tego, że to jest Apple iPoda, którego nie będę jadł. To jest jeden z przecieków, który tak naprawdę nie jest przeciekiem, bo nie wiem, czy wiecie, ale 99,9% przecieków nie jest przeciekiem niekontrolowanym, tylko to są wszystko przecieki kontrolowane. Jest agencja PR-owa, która mówi, panie Jobs, mamy fajny pomysł. Trzeba by wyciec coś. Dajcie nam coś fajnego, co robicie teraz. My to jakoś tak fajnie owiniemy, fajną fabułkę, podrzucimy, jaki jest największy polski, znaczy amerykański serwis na temat gadżetów. To by Gizmodo, chyba to by, tak. To by był Gizmodo, to wrzućmy to na Gizmodo, skontaktujmy się z nimi, zróbmy jakiś konferenc, pogadamy, tak, oni pewnie się zgodzą. Jasne, dokładnie tak było. Może było do pewnego etapu, że oni nie wiedzieli, że ta sprawa dojdzie do tego stopnia, coś tam na przykład, że policja że wypuścili tego inżyniera do tego baru. I na tym się urwał temat, a samo się potoczyło już reszta, tak. Być może tak. Nie mam pojęcia, nie pracuję w Apple, Apple mi nie płaci, a szkoda. No ale tak to było, no nie czarujmy się, nie ma przecieków. Ludzie nie gubią urządzeń w barach, a mnie prototypów, które nie wychodzą poza laboratorium. Które nie wychodzą poza lab, dokładnie. Tak jak kilka dni temu też się pojawiły przecież iPody Touch na tym. Pojawiły się na eBayu iPody Touch ze kamerą, ale odnośnie tego... Gdzieś fajny komentarz czytałem, że cały ten przeciek jest od Apple po to, żeby wszystkie te inne firmy jak RIM, czyli ten Research Motion, który produkuje BlackBerry, Nokia, HTC,
Motorola, Sony Ericsson, żeby mogli zobaczyć, nad czym Apple pracuje, żeby pomyśleli, no tak, wygląda spoko, w sumie, że... Pobijemy ich, jak nie? To mówią, czterech liter nie urywa, ale da się to zrobić, możemy zrobić tak wyglądający model. Tak, a potem okazuje się, że Apple zrobi zupełnie coś innego. Ja myślę, że oni dokładnie wiedzą, że tak nie będzie wyglądał ten iPhone. To jest pokrowiec, który dostałem od Tucano do testów, te testy jeszcze przychodzą, znaczy wiele pokrowców dostałem, ale zobacz to i powiedz mi, co w nim nie gra. Proponuję Ci obrócić go do tyłu. Co w nim nie gra? Aha, to jest ten stary, to jest... z wycięciem na kamerkę. To jest wycięcie na kamerkę, to jest jeszcze wtedy, kiedy ludzie myśleli, że będzie... Że iPod Touch będzie miał kamerkę. Były te wszystkie wycieki, iPod Touch nowej generacji będzie miał kamerkę. Oczywiście wyszedł, tej kamerki nie miał, ale zanim jeszcze wyszedł, to ludzie zaczęli produkować całe pokrowce, co było jakby udowodnieniem, że jednak tak. Będzie miał, bo przecież robimy już pokrowce. No to... I teraz okazuje się nagle, że jeden taki pokrowiec trafił do mnie. Very nice. Tak, very nice. Ma dziurę, więc na iPodzie może wyglądać niezbyt ciekawie. Znaczy mi się wydaje, tak jak napisałem na blogu we wtorek, że Gizmodo przegięło troszeczkę publikując dane tego gościa. Jeżeli to nie jest tak, że oni uzgodnili, że mogą publikować dane tego gościa z nim, a to nikt było bardzo dziwne. Nikt nie pójdzie do więzienia, nikt nic nie zapłaci. Tak, ale chodzi mi o to, że to jest przegięcie, bo to jest tak, jak ja bym napisał, to jest tak, jak my czasem mówimy imię albo nazwisko jakiegoś czytelnika i zaraz się łapiemy się zaraz za język. Zaraz będziecie świadkiem, jak Włodek będzie krwawił. I nie będzie to jego okres. Dokładnie, dobrze mnie słyszałeś. Sama sierść. Mówiłeś o czymś. Po prostu wydaje mi się, że to jest troszeczkę przegięcie, że oni podali link do Facebooka tego gościa, do MySpace. A podali? Tak. Jesus. I jeszcze mu oczywiście znaleźli na Twitterze, że... A po co to zrobili? Żeby udowodnić, że jednak od tego kolesia kupili? Czy po co? Znaczy, oni po prostu puścili osobny tekst, w którym tego gościa zgnoili. Na zasadzie, że ale idiota poszedł do baru z iPhone'em i go zgubił. Ha, 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 i my mamy tego iPhone'a, ha, ha, ha. No, więc wiesz, fail. Trochę przegięli, a dodatkowo wynaleźli mu na Twitterze, że napisał tego wieczora na Twitterze, że no piwo niemieckie jest całkiem dobre i wszyscy teraz leją z tego, nie? No dobra, Paweł, twój temat. Tak, mój temat, muszę odszukać go tutaj, jest, a jakże, związany z Apple. Ha, Apple. Apple. No oczywiście, że z Apple, to z czym? Dwa lata mijają App Store w tym momencie. Poczekaj, bo mam nieotwarte, nie ten tab, co trzeba. O. Będą mijać, soonishly. Tak. Tak? Aha, bo ja nie wiem, nie do końca. No, bo my wybiegamy troszkę. Tak. Jest generalnie w tym momencie, buduje się napięcie w środowisku. Tak, dokładnie. O, widać, jak Włodek jest napięty. Żeby Apple zrobiło porządek z App Store. Żeby w końcu powiedzieli, jakie są jasne zasady akceptowania albo odrzucania aplikacji. No. Bo jest kilka przypadków. Tam masa oczywiście z przeszłości, wiesz, Rejection of the Week. No. Masakra. Ale oczywiście, jest że tak. Ten przykład, o którym się już wspominałem, czyli odrzucenie rysownika, odrzucenie aplikacji rysownika z App Store, a potem okazało się, jak oni się dowiedzieli, że to jest ten rysownik, który dostał Pulitzera za te rysunki, to zaakceptowali mu tę aplikację w niezmienionej formie. Ale ty wiesz, jak to jest. Przegięcie. Oni mają swój regulamin, którego się ostro trzymają. Tak, ale i ten regulamin nie jest na tyle duży, że co byś nie chciał, to byś mógł podpiąć pod dany punkt, że to się nie zgadza. No nie, wiesz, zawsze tak jest, że znajdziemy kruczek, albo znajdźmy osobę, to znajdę na niego jakiś paragraf. Tak, więc oni mają ten regulamin spisany bardzo dokładnie. I na przykład powiedzą, no tu można jednak zahaczyć, że to duplikuje, czy coś tam. No tak, ale te zasady nie są jasne, my tego nie wiemy. Dobra. Oczywiście pomijając takie rzeczy, które już wiemy, czyli tam używanie private APIs i jakieś, nie wiem, nudity, golizna. Porn. Pron. Aż my dziwimy się, że nie zostaliśmy jeszcze wyrzuceni z iTunes. I po prostu wydaje mi się, i zresztą nie tylko mi, bo właśnie w tym momencie polecam tekst na CNET News. Ja tak powiem Ci, mówię, bo wiem, co mam powiedzieć, a mam odparty zupełnie inny tekst. Miałem press release Opery przed chwilą otwarty. Very nice. No nie? No, oni powinni powiedzieć w tym momencie, jakie są jasne zasady przy akceptowania albo odrzucania aplikacji. Bo jeżeli tego nie zrobią, to App Store po prostu zacznie być bombardowany taką złą prasą. Takim czymś, że niektórzy są przyjmowani, bo wygrali Pulitzera, ja nie wygrałem Pulitzera, to co mam zrobić? Znaczy, nie dostałem Pulitzera, to znaczy, że co? Nie mogę być zaakceptowany z moją aplikacją z rysunkami? Nie mogę być, prawda? Po prostu to nie są, wychodzi na to, że są równi i równiejsi. I jeżeli, o ile ja nie jestem zwolennikiem sprawiedliwości społecznej i rozliczania firm na przykład, tak jak ostatnio koleś napisał, że koszty produkowania iPada to tylko 250 dolców, czyli Apple ma 100% marży dodatkowo i w związku z tym to są złodzieje. No idiota jakiś przecież. No tak, ale żeby wyjaśnić sytuację, to większość urządzeń to jest 1/4. Na przykład Palm Pre albo BlackBerry. Tak, kosztów, 1/3 czasem, 1/2 to i tak jest dosyć. Tak, ale kolesiowi to nie przeszkadzało w tym, żeby powiedzieć, że on jest... No bo ludzie nie rozumieją jednego faktu, że trzeba zapłacić
ludziom, którzy robią interfejs. Trzeba zapłacić designerowi, trzeba zapłacić Johnny Ive'owi, który pewnie bierze 90% zysku. 10% Steve Jobs. Z każdego sprzedanego iPada $190 dostaje. Wszystkie te rzeczy, no nie wiem, reklama, PR, ludzie, którzy sprzedają te rzeczy. Tak, dokładnie. Oni, no to jest, no... Ten koleś uważał, że Apple to jest firma charytatywna i powinna sprzedawać komputery za co łaska. Apple to jest firma jak najbardziej charytatywna. Tak, zdecydowanie powinna być. Dobra, ale wracając do App Store, jeżeli Apple z tym nie zrobi czegoś szybko, to będzie dużo złej prasy na ten temat. Claro. Bo pojawia, dokładnie, jeżeli nie wyklarują tej sytuacji. Dobra, mój temat drugi to jest program, o którym marzyłem od jakiegoś czasu. Od czasu chyba pierwszego odcinka z trzeciego sezonu. Mówiliśmy o tym, że fajnie by było, gdyby iPhone i inne urządzenia od Apple mogły się synchronizować z iTunes bezprzewodowo przez Wi-Fi. Jest pewien pan, który twierdzi, że to zrobił, że zrobił program, który niedługo trafi do App Store. I z tym właśnie nie wiem, czy jestem taki zafascynowany, bo gdyby powiedział, że to by było na jailbreakowane iPhone'y, to mógłbym być jakoś tak bardziej podekscytowany, bo przecież do jailbreakowanego można zainstalować wszystko. A tutaj no tak, masz firmę Apple, która będzie akceptowała program, który udowadnia to, że Apple nie było w stanie samo zrobić takiej funkcji. Albo że nie chcieli zrobić tej funkcji. Albo że nie chcieli, niby czemu mieliby nie chcieć. A ktoś za nich musiałby to zrobić, jeszcze pieniądze za to zarabia. Jak się ukaże, to będę jak najbardziej zadowolony. Wodku, tak? Przerwę ci. Zobaczmy ten film i wrócimy za chwilę, będziemy rozmawiać. Dobra. Tak. Show again the cable. Cool. Bit cheating. Oh, we'll have now. To the phone showing syncing. That's the money shot. Dobra. Także no to był ten filmik. Jak Wam się podoba, pewnie Wam się podoba. Tak, zauważyłeś, że ten filmik jest odpowiednio rozmazany. Teraz jest taki trend, że wszystkie zdjęcia szpiegowskie są rozmyte i wszystkie filmy są rozmyte. Na blogu Paweł Opy to był ten poradnik, jak zrobić mega, piękne, mega spufowe zdjęcia. Następnej generacji. Straszne to jest. To było tak. Mamy wyłączonego iPhone'a, teraz dodajmy w Photoshopie troszkę z opacity zmniejszonym jakiś tam ekran screenshot z nowego softu. Tak, dodajmy diodę. Dodajmy diodę, żeby kamerka była. Teraz ściągnijmy głośnicze. Teraz dodajmy efekt swirl albo blur, żeby nie było zamazane i mamy szpiegowskie zdjęcie. Ale jest, idealnie mu to wyszło. Zobaczcie sobie, tu jest adres na dole. Ale to jest tak, że mamy w tym momencie erę 12-megapikselowych aparatów komórkowych i autofokusów i w ogóle, a wszyscy robią rozmyte zdjęcia, prawda? Wszyscy robią rozmyte zdjęcia, po prostu nie da się zrobić ostrego zdjęcia. To jest właśnie najśmieszniejsze, to jest fajne takie, dobra, bardzo mało. Dobra, ale wracając do tej synchronizacji Wi-Fi, film ewidentnie wygląda na prawdziwy. Ciekaw jestem, czy to będzie działać na PC. Wygląda na prawdziwy, ale nie udowadnia, że to jest ten iPhone podpięty do iTunes, bo tam może być jakiś inny podpięty do iTunes z boku. A racja, nie myślałem o tym, nie? Faktycznie. Ja od razu o tym myślałem, tak. No tak. Ja pierwsze, czy pomyślałem, on tam w pewnym momencie podnosi ekran, ciągle to kamerę robi. Podnosi, opada. Tak, podnosi, i zarząd się zmienia, kontrast, tak. Ale chodzi mi o to, że on opuszcza potem i widać tylko urządzenie dotąd. Już nie widać, myślałem, że ktoś się pokrył kabel z portem, ale potem obniżyli i faktycznie było bez kabla. No, widzisz, nie jestem przekonany, że to jest prawda, ale... Yes! 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 Włodek będzie... Daj Włodkowi telefon. Daj odbiorę. Cześć mamo, kręcimy teraz Apple Block TV. Pozdrowienia! Kręcimy Apple Block TV teraz, w tej chwili. Oddzwonię do ciebie później. Dobra, to było... 58 odcinków, żeby ktoś do nas zadzwonił w trakcie odcinka. Nie no, ale pierwszy raz odebrany telefon. Myślę, tak, że to jest legendarny odcinek. World's first. World's first. Zdecydowanie. Myślę, że jeżeli taka aplikacja trafi do App Store, to ja ją kupię. Bo to jest bardzo fajne. Ja też ją kupię, jak tylko jeśli tylko trafi. I Piotrek też. No bo daj spokój, wchodzisz do domu, klikasz sync i masz. Nawet nie, po prostu wchodzisz, jesteś z tymi Wi-Fi, cały czas nie musisz aplikację tą odpalić, to jest dodatkowa aplikacja. No to tak czy siak, to po prostu wiesz, wychodzisz z domu, klikasz sync i on się synchronizuje i możesz. To by mogło być fajnie. Dobra, to może zróbmy twój temat, bo ja sobie oczywiście pozamykałem sobie. To był mój temat. A zróbmy jeszcze jeden, bo wiem, że masz kolejny. Nie, ten mój pierwszy to było o tym, jak mi się to nazywało, o tym iPhone'ie. Faktycznie. Paweł, teraz jest twój temat. To rozgadaliśmy się strasznie na ten temat. Dobra. To ja może pokrótce opowiem o Pawle jako o człowieku. Dobrze, Paweł to jest taki trochę introwertyk, który lubi ludzi.
Więc introwertyk, który lubi ludzi, to jest tak jakby taka antyteza. Paweł ma konto na Facebooku, na facebook.com/tenpawelnowak. Możecie obserwować Pawła, codzienne życie. Ma też blipa njet.blip.pl. A jak niektórzy piszą jet? Jet. W zasadzie jak raczej to nie jet, co tam jet, nie? I ogólnie jest dobrym człowiekiem, pomaga staruszkom przechodzić przez jezdnię, przeważnie wrzuca do puszki na wośpa. Nawet kiedyś testowałem. Ale niechętnie wypełnia ankiety w Pizza Hut, bo kiedy przyszła pani z Pentoru z ankietą, to Paweł powiedział: Are you kidding me? I eat now. You go, I eat. A później przyszła jeszcze raz i już wypełnił. Wypełniłem pierwsze 13 pytań, a potem się zirytowałem. Jest artykuł dosyć ciekawy na stronie New Mac Online. Nie wiem, whatever, ale mają fajne logo. Jak to Apple zmieniło rynek muzyczny? iTunes dokładnie zmieniło rynek muzyczny. Nic mi o tym nie wiadomo. Nic ci o tym nie wiadomo, tak? Dla ciebie torrent nie napisze, zmienił rynek muzyczny, nie oszukujmy. Ja wypożyczam w mojej wypożyczalni. Wodek, a widzisz, czym się bawi kot w tym momencie? Patrz, tam takie czarne lata. Wodek przed nagraniem. Ej, ja zdejmę gąbkę z tego mikrofonu, to musi przeszkadzać. Kot! No i ty kontynuuj. Dobrze. Ja cię będę trochę zasłaniał. Super. To jest dosyć przydatne potem, jak wieje na przykład wiatr. Spoko! Okay, strasznie się spinasz. No, mówiłeś o czymś. iTunes jak zmieniło rynek muzyczny i są tutaj trzy punkty. Mhm. Po pierwsze w 2001 roku, kiedy wprowadzono iPody, wyznaczono erę, w Stanach przynajmniej, bo nie wiem jak to działa, na przykład w Polsce albo w Europie. Kot dalej szuka tego. Kiki. Koniec. Kto znalazł gąbkę? No kto? Kto znalazł gąbkę? No co mówię? Dzięki, stary. Określono koniec płyt CD. W tym momencie również w iTunes można kupić filmy, w związku z tym koniec płyt DVD. $15. Ale można też wypożyczyć za kilka dolców. 3, no, 4, coś. Ja bym na przykład wypożyczył, bo przecież ile nie, razy... Ja jestem już na etapie, że szukam, bo doszliśmy z Pawłem do sposobu, że można ominąć tą restrykcję Hulu i ABC Playera, że nie można odtwarzać poza Stanami, bo że trzeba wykupić VPN gdzieś w Stanach. Już no, ten VPN kosztuje $9, znaleźliśmy. Tak, 9 albo 10 dolarów. $9 i masz, no, większość filmów na Hulu jest. Tak. I możesz sobie oglądać ją z reklamami. I wtedy wypożyczasz. Tak. Tak, wtedy wypożyczasz. No i ile to kosztuje w Hulu? Nie co? No wypożyczenie filmu. Czy to jest subskrypcja? Ale co? Tam jest za darmo. Reklamy są. Tak. Kurde, no to no. Ja. Gdzie ten hello. VPN jest? Nie wiem, hello, właśnie o to chodzi. ABC Player też ma reklamy, Hulu ma taki sam model, mówiłem o tym. Ile też model, ma reklamy tylko. Widzisz. Masz filmy, masz seriale. No bo na przykład ja mógłbym bardzo chętnie zapłacić za film w iTunes, wiesz, po prostu. Znaczy chodzi mi parę reklamy, po prostu ja chcę siąść sobie wieczorem, wybrać jaki film ogląda, tak samo jak z książkami, chcę wybrać jakąś książkę, jak tam leciał film w telewizji, to dobrze wiesz, że tam by leciały reklamy, no chyba, że masz Kanal Plus, a dobrze wiesz, że na TV nie leciałyby reklamy, ale tak byś obejrzał ten film, jakby był Transformers, bo był niedawno. Nie. Zobaczmy filmik z Transformersów. Co tam się dzieje? Ty wariacie, to jest młodego fura? Człowieku, męskich to nie było? To ja za rabus? Ciecha! Męski ciuni. Ty wariacie, to jest twoja fura? No, wszystko co? Ta stara jest wszystko. Człowieku, powiedz mi skąd jeszcze garną taką furę? Co to znie? Ojcie za wino. Ej, chyba olejną pociągnął. Ty z garbą Blakaria na to by nie poleciała. Cieszymy się, że zostaliście z nami, było nam bardzo miło. I teraz, nie wiem czemu, trzecim punktem, jak iTunes zrewolucjonizowało świat. Jak mówiliśmy o tym iPhone'ie 4G, to chciałem zrobić ten fajny myk, żeby pokazać, jak wygląda ten iPhone 4G. I chciałem zrobić tak. I tutaj na moim paluszku teraz powinien być iPhone. Dobra, to się wytnie. To nie, się, to się dotknie. To się dotknie. To się dotknie. Dobra, spoko. I generalnie to tyle. Ja myślę, że jeżeli Apple by w końcu, znaczy iTunes w końcu się kiedyś pojawi w Polsce, to ja myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Bo w tym momencie jest te kilka serwisów. iPlex, iPla, VOD, Onet.pl i ktoś tam jeszcze wypożycza filmy. I muzykę. Muzodajnia. Coś tam. Okaże, jest tego. Ale to wszystko jest o kandupę rozbić. Tu masz DRM-y. Tutaj masz Java i nie możesz tego oglądać, tu musisz mieć Silverlight zainstalowanego, to nie działa na Macu, tej muzyki nie możesz kopiować na iPoda, ponieważ ma ten Microsoftowy DRM. Tak. Po prostu
to wszystko przeszkadza w łatwym kupowaniu i łatwym oglądaniu i czytaniu i w łatwym dzieleniu się na forum waryzowym z tym klikiem. No, ja się dokładnie z tym zgadzam, Paweł. Ja myślałem o tym samym wczoraj wieczorem. Nie dalej jak wczoraj wieczorem o tym. Nie dalej jak wczoraj wieczorem. Mówiłem tak, przecież po co te DRM-y? Jak ja wrzucę ludziom na forum? Zdecydowanie. Zdecydowanie. Strasznie się zamotaliśmy, Paweł. Dobra, no zobaczmy. Tyle pozów już czeka na nas. Jeszcze dodaj te kolejne z dzisiejszego odcinka. Ja myślę, że będziemy otrzymywać kopety za chwilę z pozwami. Następne odcinki będą po prostu kręcone w więzieniu. Ja nie kłamię i będą kręcone za kratkami. Kratki i będzie Wodek Markowicz. Ale już w sumie mamy takie zdjęcia, wiesz, z tą tabliczką, więc... Które są teraz. Teraz wszystko wrzucamy. Dobrze, że masę gdzieś nie wrzucamy. Dodajesz go. Dobra, zobaczmy teraz sekcję screencastów. Już nie będziemy wam wrzucać więcej filmów dzisiaj. Zobaczmy screencasty. Przenosimy się do studia. Dzień dobry, witam Państwa. Wodek Markowicz z tej strony, Apple Block TV. Tutaj na samym dole ekranu w systemie macOS X mamy taką fajną... Bunkers. Taką fajną zakładkę zwaną dokiem. Na niej mieszczą się wszystkie otwarte i nieotwarte programy, które chcemy na niej umieścić. I tym dokiem można manipulować, można z nim robić kilka ciekawych rzeczy, na przykład włączyć powiększanie, o, coś takiego. Można ten dok zmniejszyć łapiąc za drabinkę i przesuwając w dół, w górę. Ale co ciekawe, można ten dok przestawić na prawą lub lewą stronę ekranu. Jest bardzo fajny skrót klawiaturowy. Otóż przytrzymujemy Shift, to jest taka strzałeczka po lewej i prawej stronie naszej klawiatury. I z przytrzymanym tym klawiszem przesuwamy z wciśniętym przyciskiem myszki kursor na lewo lub na prawo, na lewo, na prawo lub na lewo. Jeszcze raz na prawo i możemy wrócić na dół. O właśnie tak. Także to jest nasz Tips and Tricks. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Apple Block TV rocks i wracamy do odcinka. Dziękujemy za oglądanie tego odcinka. I jeszcze przypominamy, że na live show będzie do wygrania kilka rzeczy. Nie wstawię, Piotrze, panie Heniu, pan poda książki. Podaj książkę z tego pudła. Będziemy mieli około 10 książek tu. Do rozdania podczas tego live show w Krakowie. Będziemy mieli pewnie dużo smyczek albo smyczków. Albo nie w tym pudle? Co jest w tym pudle? Mamy smyczki Apple i bloga i TV. To będą też do wygrania. Po prostu będziemy was rzucać tym. O! Takie oh yeah. Poznajecie? Oprócz tego, gele skiny będą od stylowej ochrony. Włodzio załatwił. I coś I jeszcze? Moje książki będziemy dorzucać gratis. Paweł, książki. Będzie, o, tak, proszę. Tak, ten iMac będzie do rozlosowania. Nie widzieliście żadnego iMaca. Tutaj ten M-Stand też będzie do wygrania. Wodek, to był odcinek 58, a Apple iPad, TV, iPad bardzo, też będzie do bardzo wygrania. Bardzo się cieszymy, że oglądaliście. A ja oddam tego. Od tego zaczniemy. Bardzo cieszymy się, że oglądaliście 58 odcinek Apple Block TV. Przypominamy wam o Apple Block TV / konkurs, bo tam możecie zajrzeć i zobaczyć, jak na przykład wygrać kilka sztuk tej książki. Myślę, że możemy rozdać kilka. Dobra. Trzymajcie powietrze na live show, który odbędzie się w Krakowie, a następnie w innym dużym mieście w Polsce. Claro, dokładnie. Bardzo dużo. I jeżeli byście chcieli nas, jeżeli byście chcieli zobaczyć Apple Block TV w waszym mieście, to musiałem tylko zapłacić koszty przejazdu i jesteśmy tam na samym dnie. I to jest mail mapa Apple Block TV, facebook.com/appleblocktv, twitter.com/appleblocktv, blip.appleblocktv.blip.pl. Tak jest. Dziękujemy bardzo, Wodek Markowicz i Paweł Nowak, panie i panowie. Yeah! Ale się odczynę w tym sezonie. Nie, to klaskanie dołożymy. Tak? Dzieci, tak, jakieś takie czarne postacie, nie? To jest klaskanie. Dobra, zarobi się. Fajny odcinek. Ja myślę, że będzie zarobić to odcinek. Kurde, nie włączyłem nagrywania. Nie, no tak. Wszystko okej. Okay.